Pietra przyszła na świat w dniu 29 czerwca 1832 roku w Himlaya, w libańskim regionie Metn. Wychowywała się w rodzinie katolickiej. Jej rodzina po śmierci matki w roku 1839 znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego w 1843 roku jej ojciec wysłał córkę do pracy jako służącą w domu zamożnego Libańczyka w Damaszku. Kiedy po 4 latach wróciła do domu, okazało się, że ojciec ożenił się po raz drugi. Zarówno macocha, jak i jedna z ciotek chciały wydać ją za mąż, ale Pietra postanowiła swe życie poświęcić Bogu. Wstąpiła do zgromadzenia córek Maryi w Bikwaja. Rodzice próbowali przekonać ją do zmiany zdania, ale ona pozostała niewzruszona w swoim postanowieniu. Po zakończeniu nowicjatu w dniu 10 lutego 1856 roku złożyła śluby zakonne. 2 lata później skierowano ją do pracy w seminarium w Gazir, które prowadzili jezuici. Pracowała w kuchni. Uczyła się ortografii i arytmetyki, a w wolnym czasie pogłębiała znajomość języka arabskiego. Od roku 1860 była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w szkołach swojego zakonu. 4 lata później przeniesiono ją do Mad, gdzie razem z inną zakonnicą założyła szkołę dla dziewcząt. W tym okresie jej macierzyste zgromadzenie przechodziło poważny wewnętrzny kryzys. Siostra Pietra modliła się żarliwie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu decyzji zgodnej z Jego wolą. Pewnego dnia we śnie ukazali się jej święty Jerzy, święty Szymon Słupnik i święty Antoni Pustelnik, którzy powiedzieli do niej: wstąp do zakonu libańskich mniszek maronickich. Tak też uczyniła. Jeden z dobroczyńców zgromadzenia córek Maryi pomógł jej dostać się do klasztoru świętego Szymona Al-Karn w At-Tu i rozpoczęła w nim nowicjat 12 lipca 1871 roku, a już w dniu 25 sierpnia następnego roku złożyła uroczyste śluby zakonne i przyjęła imię Rawka na pamiątkę swojej matki. Przeżyła w tym klasztorze 26 lat, dając przykład posłuszeństwa, gorliwości w modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowitości. W październiku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by dał jej udział w zbawczej męce Chrystusa. Kierowana łaską Bożą, cierpiała z powodu wielu dolegliwości, znosząc je z cierpliwością i pokorą. Jej modlitwy zostały wysłuchane. W każdym roku Chrystus obdarza ją swym cierpieniem. W roku 1899 Rawka całkowicie straciła wzrok, a wkrótce także została sparaliżowana. Nieustannie dziękowała Bogu za wszystko, szczególnie za dar cierpienia. Zmarła w opinii świętości w dniu 23 marca 1914 roku. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 17 listopada 1985 roku, a w dniu 10 czerwca 2001 roku włączył ją do grona świętych. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Rawki, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.